No dzień dobry. Dzień dobry. Temat dzisiejszej lekcji to odmładzanie bylin poprzez podział. U pszczół, jak się dowiedziałem, to są odkłady. Przy roślinkach są to podziały. Wyrosły nam irysy, wyrosła nam taka wielka kępa. Może ta nie jest jak największa, ale duża. I jak już widać, ta kępa nie kwitła. Ta kępa nie kwitła. Rosła w tym jednym miejscu do 4-5 lat, a może i dłużej, nie pamiętam. Podejdź Michalina. Z Michaliną dziś nakręcam. W środku ta kępa już po prostu gnije. Dostaje drobne listki, wkradają się już tu chwasty, co na początku nie było z tym problemu, bo cała karpa była tak gęsta, że nic tu nie miało prawa się zakorzenić. Teraz już pełno chwastów. Roślineczki malusieńkie zaczynają wypuszczać. No też piękna sadzonka, ale ile trzeba czekać, aż będzie kwiatek. No i co? Trzeba taką karpę odmłodzić. Trzeba ją podzielić. Ja myślę, że z tej najstarszej części oderwiemy od tego głównego korzenia, bo tu w środku już takie rzeczy się tylko dzieją, tak? Są robaczki, są różne składniki, są różne choroby. Także tej karpie dziękujemy. Jak ktoś by chciał, a nie miał, a znalazł taką karpę wyrzuconą, najlepiej pobrać te małe sadzoneczki, te właśnie drobne, najzdrowsze, tak, i posadzić u siebie. Te listki obeschnięte, zwiennięte, można uciąć, tak, i zrobić sobie takie mini sadzoneczki, ale będzie pewność, że to jest w miarę zdrowe. Czyli odkładamy, pani Michalino. Chce pani? Tak na stół by było dobrze, wiesz, postawić śniadaniowy. Tak, i mamy tą ładniejszą część karpy, w której już jest mniej chwastów, bo jeszcze jest gęściejsza, jeszcze jest zdrowsza. Ale tu już też widać mnóstwo tych maleństw, tak, które wypuszcza na pozostałościach tego starego korzenia. Ale nam zależy na tym, żeby zrobić sadzoneczki, które będą nam kwitły. W takim celu proponuję pomóc sobie narzędziami. Nie trzeba się ze wszystkim szarpać. I tu mamy taką jedną, fajną sadzoneczkę, która ma obok siebie takie fajne, małe sadzoneczki, które urosną. Które urosną. I już w miarę by to nam się nadawało. Teraz tylko musimy skrócić te liście, bo one i tak zaczną obsychać. I mamy sobie taką piękną sadzonkę przy okazji. Proszę oczyścić to wszystko dokładnie z chwastów, a zwłaszcza z traw, bo będzie potem problem. Czyli mamy już troszeczkę większą sadzoneczkę, tak, pani Michalino? I teraz przechodzimy do dalszej części, tej najładniejszej części kępy. I od razu to posadzić do ziemi? Od razu posadzimy do ziemi. Znaczy, nie my, ale nasi słuchacze. O, i to jest najstarsza część, którą trzeba odłamać. Tu są te młode sadzoneczki, może do tamtych sadzoneczek. I jeszcze to wykorzystamy. Ale mamy tutaj teraz taką fajną już sadzoneczkę. Widzicie? Porządną. Oddzielamy od niej. Te wszystkie słabe części, chore. I fajnie, jakby wam się udało, nawet z taką bryłką, można taką sadzoneczkę posadzić. Tak odciąłem te stare karpy jak najkrócej, żeby nie pozostawały, bo z nich już nic nie będzie, to będą tylko gniły. Tu już widać pierwsze młode korzenie, które będą rosły teraz jesienią. Teraz jesienią. I co, pani Michalina, odcinamy? Odcinamy stare, nikomu już niepotrzebne liście. Tak jak fryzura, trzeba od czasu do czasu coś z nią zrobić. A
jak chcę te wszystkie irysy w jednej rabacie, to w jakich odległościach powinnam posadzić? No tak chociaż 130 cm, bo chwilę czasu minie i już będziemy mieli z powrotem. I nawet te małe od tych większych? Nawet te małe, one też będą duże. One też będą duże. I słuchaj, tu mamy takie dwie fajne części tej karpy, które pięknie postaram się przedzielić. Tak. O. Zobacz, jaka tu będzie ładna sadzoneczka z tego. Wszystkie te stare, chore części trzeba wyczyścić. Wycinamy. Chwasty usuwamy. Suche liście też. Z tej to na pewno będą kwiaty już. To jest sadzonka taka już rozpędzona, wyrośnięta. Już ze sporą ilością korzonków, które rosną. I z tej sadzonki będą kwiaty. Na przyszły rok. Na przyszły rok już. Jeżeli byście zrobili taką ładną, pojedynczą sadzoneczkę, no to trzeba z rok poczekać. O. Z takiej sadzoneczki już będą kwiaty. Tak, i tu mamy ostatnią część tej karpy. Też te wszystkie młodziutkie oddzielam sobie osobno. Mogę je posadzić, słuchajcie, sobie na rozsadniku, żeby podrosły gdzieś tam w kąciku. I niech sobie rosną. O, i najczęściej robione sadzonki to są sadzonki z kawałkiem tegorocznego przyrostu, z tym właśnie młodym korzeniem. Odcięta ta część już stara korzenia, bo ona i tak będzie gniła, tylko ta końcóweczka, to pogrubienie, najgrubsze, najświeższe, ma zdolność wypuszczania młodych korzeni, co widać, tak? I to będzie nasza przyszłości sadzoneczka. Super rozrastająca się, ona dostanie odnóżki, będzie się krzewiła. I takie sadzoneczki najbardziej Wam polecam, bo taka praca wtedy, takie posadzenie, takiego małego irysa, starczy nam znowu na 4-5 lat, zanim będziemy mieli taką zamierającą kępę. Czyli pojedyncze, ładna, gruba, z dużym liściem, z dużą ilością młodych korzeni, posadzona płytko, tak żeby tego garba było troszeczkę widać. Tego, to ma być prawie nad ziemią. Korzenie mają być ładnie, prosto schowane pod ziemią, ale to może wystawać, nawet powinno wystawać. Do sadzenia możecie użyć ziemi zwykłej, którą macie, z dodatkiem kompostu, ale warto by dołożyć gliny, po prostu gliny albo ziemi takiej zwięzłej. One bardzo lubią taką zwięzłą ziemię. Wtedy może nie mają takich aż pięknych liści, ale świetnie kwitną. To zaobserwowałem u siebie. Tam, gdzie piach, tam, gdzie ziemia miękka, bardzo ładne liście z wiosny, ale mniej kwiatów. Tam, gdzie glina, twarde. Co liść, to kwiat. Czyli takie sadzoneczki najbardziej polecam do sadzenia. Takie sadzoneczki na rozsadnik też już puszczają korzonki. Tak? Takie sadzoneczki, jak się komuś spieszy i nie chce stracić ani roku skwitnienia. Tak? Czyli wieloczłonowe takie sadzoneczki. I wtedy ta karpa będzie nam się z powrotem ładnie rozrastać. Możemy się jak zwykle powymieniać między sobą i będzie fajnie. No i co? To chyba wszystko, Michalina. Masz jeszcze jakieś pytania? Dobrze wytłumaczyłem, że nie masz żadnych pytań? No to niedobrze, słuchaj, nie będzie w ogóle komentarzy. No masakr. Tak, a te bierzecie fajnie na rozsadnik, podchodujecie i można się z kimś wymienić. Będzie super. Będzie super. No to na tyle. Do zobaczenia. Do zobaczenia.